Katarzyna Lewandowska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Jutro nad Polską nadal układy niżowe i fronty atmosferyczne, przez które prawie wszędzie przelotnie popada. Na nizinach opady deszczu na ogół mają być słabe i przelotne, a wysoko w górach spadnie jeszcze trochę mokrego śniegu. Mimo opadów w trakcie dnia możliwe też przejaśnienia i całkiem sporo chwil ze słońcem. Jutro wiatr będzie silniejszy, obniżający temperaturę odczuwalną, a w ciągu dnia termometry wskażą od 2 stopni na północnym wschodzie kraju do 9 na południowym zachodzie Polski. To sprawdźmy, jak będzie u nas. Noc w naszym regionie z przewagą chmur i z przelotnymi opadami deszczu, a w górach mokrego śniegu. Przejaśnienia pojawią się tylko w przerwach pomiędzy opadami. Wiatr silniejszy i zimny, a na termometrach od 4 stopni w Kłodzku do 7 w Legnicy i we Wrocławiu. Jutro na Dolnym Śląsku rano możliwe są też słabe, przelotne opady deszczu, ale przejaśnienia i rozpogodzenia też się pojawią, zatem mamy szansę na słońce. I właściwie przez cały dzień, przez front atmosferyczny, aura będzie zmienna. Wszędzie może pokropić słaby, przelotny deszcz, a w przerwach pomiędzy opadami ma wyglądać do nas słońce. Do tego silniejszy wiatr, a na termometrach od 5 stopni w Kłodzku do 9 w Legnicy i we Wrocławiu. Ciśnienie wzrośnie jutro do 1009 hektopaskali, wiatr zachodni, słaby, umiarkowany, chwilami silniejszy, w porywach do 40 km na godzinę. Wiometr będzie niekorzystny, a warunki drogowe w czasie opadów wymagać będą ostrożności, bo jezdnie miejscami mogą być śliskie. I to już wszystkie informacje pogodowe. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.